Wybierze partner mnie czy tę drugą? Takie pytanie zadała jedna z widzów, z pań, która ogląda ten kanał. Więc rozłożyłam karty, zapytałam kart. Nie jest to jednoznaczna odpowiedź, ponieważ wchodzimy tutaj w sferę myśli i działań partnera. Jest to osoba trzecia i jest trudno odpowiedzieć kartą jednoznacznie na to pytanie. Więc nie mam tutaj odpowiedzi klarownej i jasnej. Mogę jednak powiedzieć o tendencjach, jakie podpowiadają mi karty, i mogę powiedzieć również o wskazówkach, jakie widzę. Więc zanim zacznę czytanie, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zapraszam do lajkowania, komentowania i propozycji rozmaitych tematów, które Państwa interesują. Jak widzą Państwo, wszystkie pytania, które zadają mi panie i panowie widzowie, interesują mnie i chcę takie odpowiedzi dla Was publikować, czyli tematy, które Państwa bezpośrednio po prostu dotyczą i interesują. Niemniej jednak są to zawsze czytania kolektywne, nie są to odpowiedzi indywidualne, ponieważ odpowiedzi indywidualne są tylko przy pomocy indywidualnej wróżby płatnej. Dobrze, więc zobaczę teraz dokładniej, co powiedziały mi karty. Są dwie panie. Pani pytająca, jest to ta postać i to będzie pierwsza odpowiedź. Po stronie prawej, to jest moja strona prawa, czyli pani, która zadała pytanie. Wszystkie panie, które tutaj pytają, którą kobietę wybierze mój partner, to są tutaj te osoby pytające. I osoba druga pani, jakaś rywalka, konkurentka, czy kochanka, czy jakaś intrygantka, która chce Wam odbić tutaj męża lub partnera. Czyli to jest osoba druga. U mnie jest ta osoba po stronie lewej. Tutaj te ciemniejsze karty. Są to karty Lenormand, więc zaczynamy. U pani pytającej. Wydaje się, że macie problemy z komunikacją. Komunikacją słowną, werbalną, czyli werbalną lub jakąkolwiek pisemną, jeśli piszecie ze sobą, były jakieś tutaj problemy, które się powinny polepszyć. Partner ma jakieś blokady, by zacząć z paniami jeszcze raz, z panią pytającą jeszcze raz związek czy relację lub jakiś stabilny po prostu tej związek. Jakieś tutaj są blokady, problemy, balasty, które obciążają Waszą relację, jakieś po prostu tutaj też sprawy komunikacji, która powinna się polepszyć, wyleczyć, ustabilizować, uregulować, ponieważ są jakieś tutaj blokady, czy jakiś po prostu jakiś ciężar spadł na Was, czy jakiś balast, który obciąża Waszą dobrą komunikację i relację. I nie jest to łatwa relacja, nie jest to po prostu łatwy związek, w którym się dobrze potraficie komunikować, wręcz przeciwnie. Ma partner tu jakieś blokady właśnie, ponieważ komunikacja pomiędzy Wami nie jest idealna. Więc pierwsza rada jest, by polepszyć komunikację między Wami. Następnie tutaj należy też ustabilizować tą relację między Wami, jeśli chodzi o panią pytającą, by polegała ona na przyjaźni, lojalności, zaufaniu i wierności. Po prostu musicie ze sobą porozmawiać, że chcielibyście lub pani pytająca, że chciałaby
związek, który jest lojalnym, związkiem wiernym, polegający na wierności i po prostu, by transparencja była w tej wierności, że pani nie akceptuje właśnie tej drugiej partnerki, że pani by chciała zbudować z tym panem coś, co się na fundamencie przyjaźni, lojalności i wierności tutaj po prostu kształtuje, prawda? Czyli proszę to wyjaśnić, powiedzieć i normalnie zakomunikować, że tylko taką przyjaźń wierną, lojalną, stabilną życzy sobie pani z tym mężczyzną, z tym partnerem. I nie akceptuje pani takiej sytuacji podwójnej, gdzie jest właśnie jakaś inna kobieta. Ewentualnie jeszcze w grze, tak? Czyli proszę to wyjaśnić z partnerem. I na dnie kart w przełożeniu była karta szczęścia. Czyli jeśli polepszycie swoją tutaj komunikację, jeśli to się ustabilizuje, wyleczy, jeśli przejdą te blokady, jakieś blokady macie przed początkiem, takim prawdziwym początkiem tej relacji, czy uzdrowieniem tej relacji, jeśli po prostu werbalnie powiecie partnerowi, że chcecie lojalnego, normalnego, stabilnego związku, żadnych jakichś takich gierek pomiędzy dwoma kobietami, to jest szansa na spełnienie szczęścia. Prawda? Czyli czterolistna koniczyna. Następnie powiedzmy teraz, co pokazuje druga strona, czyli druga kobieta, która pojawia się tutaj w tej relacji, czyli jest to taka trójkowa relacja. Tutaj należałoby spojrzeć dokładniej, ponieważ są jakieś niewyjaśnione sprawy. Pomiędzy partnerem i tą właśnie drugą kobietą są niejasności, niewyklarowana sytuacja, wcale nie jest wiadomo, czy oni po prostu zaczną, prawda, jakąś relację, ponieważ jest za dużo tutaj nieklarownych jakichś spraw. Niemniej jednak trzeba przyjrzeć się i przeanalizować te sprawy, ponieważ jest szansa, by te sprawy się wyklarowały. Jest tutaj pochmurne niebo, które się przejaśnia. Więc na pewno, jeśli partner wyjaśni te komplikacje, jest szansa na tutaj jakieś wyjaśnienie tych nieklarownych, skomplikowanych obciążeń również. Ale są tam w tym związku lub relacji z tą inną panią, drugą, niejasności i nieklarowności dla partnera. Jakiś też ciężar, który obciąża tutaj tego partnera. Niemniej jednak chce partner na poziomie serca otworzyć możliwości związku z tą drugą partnerką. Czyli w sercu jego pragnieniem jest, by zbudować związek z tą drugą kobietą. Szuka również w swoich działaniach częstego kontaktu z tą drugą kobietą. I te pomosty pokazują, że właśnie kontaktuje się z tamtą kobietą i że też szuka u niej szczęścia. Czyli co jest tutaj dziwne właśnie w tym, co powiedziałam na początku, że nie ma tej klarownej odpowiedzi, ponieważ i u pani pytającej, i u tej drugiej kobiety, która tutaj wchodzi właśnie w grę, są identyczne karty na końcu szczęścia. Czyli partner tak jakby tutaj grał z wami dwoma. Zagrywał właśnie z wami dwoma i szukał szczęścia u obojga kobiet. Nie mógł się zdecydować, jakby próbował, u której ma większe szanse na odnalezienie właśnie szczęścia. Ponieważ bardzo dziwne właśnie, że na końcu okazały się identyczne karty.
chciałby partner z tą drugą panią też osiągnąć jakieś tutaj głębsze emocje, spełnienie marzeń, szuka również jakby związku, relacji opierającej się na głębszych jakichś tutaj uczuciach. Prawda? I chciałby, by jego marzenia po prostu, by być szczęśliwym w relacji się spełniły. Więc zapytałam karty Tarota, ponieważ no, karty Lenormand pokazały mi prawie tutaj na końcu identyczne właśnie no, rozwiązanie, że w obojgu tutaj tych zapytaniach pokazuje się karta szczęścia, jakby szukanie szczęścia u pani pytającej i u tej drugiej partnerki. Z tym, że u pani pytającej widzę tutaj więcej jakichś blokad u partnera, ponieważ komunikacja między wami właśnie nie jest idealna. Natomiast u pani właśnie tej drugiej, która wchodzi jeszcze tu w rachubę, są jakieś niejasne sprawy i po prostu niejasności, które trzeba wyklarować, o której myśli tutaj partner i po prostu no, obciąża go też to. Zapytajmy teraz Tarota. Więc co mówi do pani pytającej Tarot? Vier Münzen, czyli cztery monety. Karta czterech monet mówi nam, w ogóle monety, zacznijmy od monet, to jest taka karta ziemska, czyli karta, która mówi o właśnie stabilności i o stąpaniu obiema nogami po ziemi, czyli widzi tutaj partner w Was, czyli w osobie pytającej, w paniach pytających, stabilną osobę i szansę zbudowania stabilnego związku, który da mu też takie poczucie, powiedzmy, duchowej i finansowej stabilności, emocjonalnej stabilności. I on tego bardzo potrzebuje, ponieważ czwórka monet jest to taka karta, która mówi nam właśnie o kimś, o jakiejś osobie, która trzyma się kurczowo swoich wartości i trzyma się kurczowo tego, co się dorobiła i co ma, co posiada, co zbudowała do tej pory. Jeśli partner zbudował z Wami już jakieś gniazdko rodzinne lub ma jakieś finansowe współuzależnienia od Państwa, to ciężko mu to zostawić, ponieważ on lubi właśnie stabilność materialną i takie ramy stabilne. Z tego względu ciężko będzie mu po prostu odejść, będzie się trzymał kurczowo Was, by nie stracić tego, co posiada. Ta karta mówi też o karcie skąpca, czyli być może jeśli ma partner u Was jakieś finansowe po prostu jej korzyści, czerpie ze związku z panią pytającą jakieś finansowe tutaj, czy zawodowe korzyści, czy jakieś, powiedzmy, no czy mieszka u pani, powiedzmy, ma dach nad głową, to będzie mu ciężko odejść, by tego wszystkiego nie stracić. Jeżeli jest to osoba myśląca materialnie i osoba nieraz wykazująca się charakterem skąpca. Więc nie odejdzie, by nie stracić swoich wszystkich tutaj materialnych korzyści i dóbr. Proszę się zastanowić, czy taka właśnie relacja i taki aspekt tutaj wchodzi ewentualnie właśnie też tematycznie i pasuje właśnie do Państwa relacji. Czy dużo już zbudowaliście ze sobą, macie wspólny, przebyliśmy dom, tak? Wspólną firmę. No to wtedy partnerowi będzie ciężko odejść. Następnie jest to tutaj karta, która mówi o lęku partnera, by stare relacje, stare, ugruntowane właśnie tutaj, stabilne, prawda, relacje opuścić, zostawić, odejść.
on woli tkwić w takim związku z taką partnerką, z którą coś już zbudował, właśnie po prostu boi się ją stracić. Nawet z takiego jakby realnego tutaj wygodnego, wygodnictwa, powiedzmy sobie, zostanie przy osobie właśnie tej pytającej, by mieć stałe te korzyści i relacje i środki finansowe. Właśnie z powodów bezpieczeństwa i takiego, no takiego solidnego komfortu. On się trzyma tych wszystkich rzeczy kurczowo właśnie. Boi się właśnie stracić tych rzeczy, których się już dorobił. Trzyma się bardzo mocno, prawda? Jak deski ratunku, powiedzmy. Starej partnerki, starych spraw, starych tutaj kontaktów, starych różnych no, dóbr finansowych. Także jeśli Państwo mają taką relację, Panie pytające, właśnie z kimś już, być może są jakieś problemy komunikacyjne, które trzeba wyjaśnić, są blokady, jakieś kryzysy, ale jeśli Państwo mają zbudowany długoletni już tutaj związek na jakichś dorobkach, to tutaj będzie się wahał partner, by to wszystko zostawić. Ponieważ ma bardzo dużą potrzebę bezpieczeństwa. Natomiast co powie karta Tarota dla Pani drugiej, która się miesza w Państwa relacje? Tutaj mamy kartę König der Kelche, czyli Król Kielichów. Czyli tutaj jest partner w kierunku tej drugiej pani, tak, konkurentki, no, emocjonalny. Niemniej jednak pokazuje zrównoważenie, opanowanie i kontroluje swoje emocje, jest stabilny, ponieważ jest królem, nie wybucha emocjonalnie, nie robi żadnych scen. Niemniej jednak jest emocjonalnie bardzo tutaj zaangażowany i emocje duże kierują się w stronę tej drugiej kobiety. Była też w kartach Lenormand, przypominam, ewentualność właśnie otwarcia związku z tą kobietą. Chęć otwarcia związku z tą kobietą. Otworzą się różne tutaj możliwości, by narodził się związek z tą kobietą. I jest również tutaj karta Tarota, która potwierdza, że emocjonalnie jest partner właśnie tutaj zaangażowany w kierunku tej drugiej kobiety, tej drugiej partnerki. Jego emocje i tak jakby właśnie gefühle, czyli no właśnie emocje, powiedzmy sobie, właśnie i wszelkie zaangażowanie takie emocjonalne i uczuciowe, o gefühle, uczucia, właśnie są bardzo takie pozytywne do tej drugiej partnerki. On potrafi pokazać jej właśnie uczucia, być romantyczny dla niej, pomaga jej, opiekuje się nią, także jest do niej przychylny, sympatyczny, taki troskliwy, przepraszam, otwarty jest na relacje z tą drugą kobietą, empatyczny i spotyka się z tą drugą kobietą intensywnie. Być może jest to osoba, o którą pytacie, ten partner, rak, spod znaku raka, skorpiona lub ryb. Jest to jednak niekonieczne. Proszę to wziąć zawsze po prostu tylko tutaj jako tendencję. Nie zawsze się to musi zgadzać. Niemniej jednak chodzi tutaj o znaki zodiaku lub
ascendenty, tak? Ascendenty, które przypisują też tym znakom zodiaku. Także jest to taka osoba, która, no, dla której są bardzo ważne właśnie emocje i uczucia. I te emocje i uczucia są definitywnie skierowane tutaj w kierunku tej drugiej pani. Czyli pokazują tutaj karty, jakie są tendencje. Uczucia, emocje skierowane są dla tej drugiej pani i jest tutaj chęć otwarcia jakiegoś związku. Są tutaj intensywne kontakty, szukanie szczęścia. U pani jednak jest bardziej tu stabilność, jakieś przyjacielskie kontakty właśnie, które są oparte na lojalności, wierności. Niemniej jednak musi się poprawić między wami komunikacja i te blokady muszą być przezwyciężone. Zapytałam jeszcze tutaj kart takich Energy Oracle, czyli jakie energie są w stosunku tutaj do pani pytającej i do tej konkurentki. Więc u pani pokazuje mi się spokój i opanowanie. Potrzebny jest spokój i opanowanie, czyli nie, proszę nie robić żadnych scen zazdrości, żadnych jakichś eksplozji uczuć, tylko po prostu być samemu spokojnym, znaleźć w sobie spokój i szczęście, kochać, pokochać siebie samego i skoncentrować się na sobie samej, co pani chce. Czy pani jeszcze chce w ogóle tego partnera, który intensywnie też spotyka się z inną kobietą. Teraz karty to też potwierdziły. Więc proszę uspokoić się i zapytać swojego wnętrza, co pani tak naprawdę chce. I co dla pani jest ważne. I to wszystko proszę skomunikować, czyli omówić z tym mężczyzną. By nie grał pomiędzy dwoma kobietami, po prostu by nie żonglował tymi dwoma kobietami w ten sposób. Ponieważ tutaj karty pokazują wyraźnie, że w tej chwili mężczyzna po prostu żongluje tutaj dwoma kobietami i uczuciami tych kobiet, prawda? Także proszę znaleźć spokój i opanowanie. To było dla osoby pytającej. Teraz tutaj co karty pokazują właśnie do osoby trzeciej, czyli do tej drugiej kobiety. Tutaj jest mężczyzna pokazał się, który myśli, czyli tak jak już mówiłam, mężczyzna, który analizuje sprawy. Tutaj było na poziomie jego głowy, że on chce właśnie wyjaśnić najpierw te takie jakieś nieklarowne, tutaj niejasne sprawy, które się kłębią w jego głowie. Jest absolutnie niezdecydowany na dzień dzisiejszy i tutaj właśnie to potwierdza ta karta, że on myśli, rozmyśla, analizuje, chce podjąć decyzję, nie może się zdecydować. Ja? Czyli the thinking man to jest ten mężczyzna, który myśli intensywnie, nie ma jeszcze w jego głowie rozwiązania tej sprawy. Więc tak jak tutaj mówiła ta pierwsza karta dla pani, proszę się opanować, medytować, afirmować, manifestować, zapytać samej siebie, swojej własnej duszy, co pani chce i odczekać tą sytuację, ponieważ sytuacja nie jest klarowna też dla tego mężczyzny. Zapytałam jeszcze dodatkowo, ponieważ tutaj widać, że mężczyzna żongluje pomiędzy dwoma kobietami i nie jest zdecydowany, nie ma na dzień dzisiejszy klarownej decyzji, zapytałam jeszcze, co pani pytająca ma zrobić. Więc by być może, jeśli zależy pani na tym mężczyźnie, by po prostu no, przekonać go, prawda, by on wybrał panią, by on skoncentrował się na relacji z panią. Karty powiedziały door to romance, czyli otwarcie tutaj takich romantycznych, pięknych, emocjonalnie pozytywnych wibracji. Otwieramy drzwi do naszego serca. Widzą panie tą przepiękną kartę. Otwieramy drzwi do naszego serca. Otwieramy drzwi do pozytywnego myślenia, do otwarcia się na przepiękne, romantyczne, pozytywne chwile z tym partnerem. Niemniej jednak ostrzegam, by wyjaśnić przed tym, tak?
tutaj wszystkie właśnie kwestie, że pani chce zbudować takie romantyczne relacje tylko na lojalności, wierności i stabilności partnera, który będzie dla pani również nie tylko kochankiem, ale przyjacielem. I uzdrowi te relacje po prostu między wami, komunikację między wami. Musi pani najpierw to wyjaśnić, to jest pierwszy krok, a drugim krokiem byłoby otwarcie się, tak? Otwarcie własnego serca na te piękne, romantyczne, pozytywne, no, emocjonalne chwile między wami. Zapytałam również tutaj oraklu miłosnego, co powie dla pani pytającej, czyli dla wszystkich pań pytających, którzy mają taką konkurentkę i gdzie widzą panie, że partner nie może się zdecydować i żongluje pomiędzy wami dwoma, zapytałam, co tutaj może być też ważne. Więc pokazało mi najpierw seksuelle Vereinigung, respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid. Czyli tutaj na poziomie seksualnym jest takie pogodzenie się na poziomie seksualnym, czyli jakieś tutaj seksualne, piękne, romantyczne momenty, czyli tutaj otworzyć serce, otworzyć się na piękne, jakieś intymne chwile z tym partnerem, nie blokować. Chociaż jest to ciężkie, ponieważ tutaj macie blokady. Macie blokady, które was obciążają przed tym i blokady w komunikacji. Oczywiście jest to rzeczywiste, jeśli partner ma jakąś inną jeszcze tu konkurentkę, jakąś inną tej rywalkę, która stoi pomiędzy wami. Jest to oczywiste, że jesteście zablokowane, nie ufacie, nie wierzycie, ale jeśli wyjaśnicie te sprawy werbalnie z partnerem, to możecie otworzyć się na piękne, romantyczne, intymne momenty i to jest wiadomo, no tutaj jakiś potencjał, prawda, że ten partner będzie się u was czuł pięknie, a on szuka właśnie szczęścia. On szuka u was szczęścia, u tej innej kobiety szczęścia. Tu, gdzie znajdzie to szczęście, to pewnie rzuci kotwicę. Więc musicie respektować to miejsce, gdzie będziecie czuli, że jesteście połączeni razem tymi pięknymi, romantycznymi emocjami. Romantyczne chwile. Nie zawsze jest to tylko jakiś dziki tutaj seks. Chodzi również o piękne jakieś takie momenty między wami, gdzie po prostu przepływają piękne jakieś piękne emocje, romantyczne wibracje. I nie jakieś tam spory, kłótnie, dyskusje i negatywne myślenie. Także tutaj pokazuje ta karta właśnie jakieś intymne, piękne momenty i tutaj znowu mówi partner do was: Wirf alle deine Bedenken über Bord, lass dich in meine Arme sinken. To znaczy, zostaw twoje myśli i niepokoje i po prostu jakby uwolnij się od tych wszystkich myśli, negatywnych myśli. Wyrzuć je za burtę jakby. I przytul się do mnie, czyli daj się przytulić. Czyli pojednanie. Oj, przepraszam. Pojednanie. Prawda? Romantyczne, intymne, piękne momenty pomiędzy wami dwojga. Proszę zobaczyć tutaj tą kartę. Także takie momenty właśnie tutaj są potrzebne, by partner po prostu zdecydował się na was. Tak karty sugerują. Proszę najpierw jednak wyjaśnić sprawy z partnerem, że nie akceptują panie takich gierek pomiędzy dwoma kobietami. Także partner jest jeszcze w poszukiwaniu, poszukuje szczęścia. Pokazały się dwie karty u dwóch partnerek. On poszukuje
po prostu odpowiedzi sam na pytanie, w której relacji będzie on szczęśliwszy. I on nie ma sam odpowiedzi jeszcze dzisiaj na to pytanie. Więc pomóżcie szczęściu i przemyślcie to, co zasugerowały Wam karty. Stwórzcie piękną atmosferę miłosną, romantyczną. Porozmawiajcie szczerze, czego pragniecie. I być może niebawem wszystko się wyjaśni. Dziękuję serdecznie. Proszę o lajkowanie, komentowanie, propozycje nowych tematów. Proszę o subskrypcję mojego kanału i do usłyszenia już wkrótce, to znaczy jeszcze dziś nagram inne tematy, czyli odpowiedzi Państwa na różne pytania związkowe. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i życzę Państwu wyjaśnienia się tych trudnych tej sytuacji w relacjach. Do usłyszenia.